Czy masz świadomość? Nieznane jest żadne pozytywne zastosowanie dioksyn. Dioksyny są tylko truciznami. Doktor nauk medycznych Agnieszka Bronowicka-Szydełko. Najmłodsza spalarnia odpadów w Holandii przedstawiana jako najnowocześniejsza w rzeczywistości nie jest bezpieczna. Długoterminowe badania ujawniają emisję dioksyn, furanów oraz innych trwałych zanieczyszczeń organicznych skażających środowisko daleko poza dopuszczalne limity. Ukryte emisje, historia holenderskiej spalarni. W wyziewach z komina, ale i poprzez ścieki niebezpieczne popioły pozostałe po spalaniu znajdować się będzie, według raportu przygotowanego na zlecenie inwestorów spalarni, całe spektrum związków chemicznych, w tym nie tylko pyły, tlenki węgla, azotu, siarki, ale również chlorowodór, fluorowodór, amoniak, lotne związki organiczne, kadm, tal, rtęć, antymon, arsen, ołów, chrom, kobalt, miedź, mangan, nikiel, wandan i inne. Maciej Oziębłowski, Sejm, listopad 2022 roku. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Maciej Oziębłowski, doktor habilitowany inżynier, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dzień dobry Panie Macieju. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie profesorze, podczas prezentacji w Sejmie w listopadzie ubiegłego roku, 2022 roku, na jednym ze spotkań, gdzie były omawiane tematy spalarni powstających w Polsce, powiedział Pan coś takiego. Swego czasu zarówno DDT, jak i azbest spełniały wszelkie ówczesne normy i były rekomendowane przez wielu przedstawicieli nauki jako nowoczesne i bezpieczne. Koniec cytatu. Proszę o wyjaśnienie słuchaczom, o co chodzi. Chodzi o to, że dawniej, jeżeli chodzi o DDT, to jest w ogóle ciekawa historia. Dotyczy to już lat 40., kiedy... Jakby pan mógł przypomnieć, co to jest DDT dla tych słuchaczy, którzy nie kojarzą. No to jest taki po prostu organiczny związek chemiczny z grupy chlorowanych węglowodorów. I to jest skrót od takiego jakby... sformułowania dichloro, difenylo, dichloroetan, tak? Ale no to jest powiedzmy chemiczna nazwa. W Polsce znana bardziej pod takim handlowym symptonimem jako azotoks, prawda? Stosowany często jako środek owadobójczy. Ja jeszcze jako dziecko pamiętam ten środek, gdzie można było kupić. On był bardzo popularny, dlatego że rzeczywiście nawet za odkrycie tego związku otrzymał Szwajcar Paul Miller Nagrodę Nobla zaraz po wojnie, no parę lat po wojnie. No powiem szczerze, że nie wiedziałem tego, że był Nobel za DDT. No właśnie. I teraz to było jakby bardzo też, no, można powiedzieć, związek, który no, pomagał walczyć z malarią, z tyfusem. On był stosowany, można nawet w internecie znaleźć filmy pokazujące, jak bardzo mocno były te związki stosowane do opylania ulic, basenów, no, miejsc, gdzie powiedzmy te owady czy jakieś inne stworzenia mogły roznosić różne choroby. No oczywiście zastosowanie tego było tak jakby korzystne na pierwszy rzut oka. Potem jednak się okazało, że coraz więcej było wątpliwości związanych zarówno z roślinami, ale przede wszystkim ze zwierzętami, jak i również z ludźmi. Przede wszystkim tu jest taki klasyczny jakby obraz tego, w jaki sposób nauka w
powiedzmy związana z czy korporacjami, czy z, powiedzmy z dużym biznesem, potrafi walczyć z niezależnymi naukowcami. I tu jest akurat to DDT wymownym przykładem, dlatego że w 1962 roku, to też można w internecie znaleźć, amerykańska biolog Rachel Carson opublikowała książkę Silent Spring i ona po prostu oskarżyła przedsiębiorców, którzy stosowali DDT o to, że bardzo wybijają całe populacje ptaków, no powodując ostatecznie zachwianie równowagi w ekosystemie, tak? Więc wiadomo, jak jest mniej ptaków, no to i w naturalny sposób owadów jest więcej. Czyli to, co miało na początku pomagać, okazało się być taką bronią obosieczną. Co więcej, część badań zaczęła wykazywać, że DDT będzie zaburzać no, jakieś procesy związane zarówno dotyczące zarówno zwierząt, jak i ludzi. Czyli badania były prowadzone pod kierunkiem zaburzenia koordynacji ruchów, bólów głowy, wymiotów, drgawek, porażenia ośrodka oddechowego, obrzęku płuc. No, generalnie badania były rozbieżne, ale skutkiem tych wątpliwości i nowego podejścia do tego problemu było to, że jednak zakazano stosować DDT jako taki masowy środek ochrony, powiedzmy, ludzi przed malarią, ale też jako środek, który mógł być stosowany jako pestycyd, prawda? Czyli w Stanach Zjednoczonych jednak niezależni badacze doprowadzili do tego, że te wszystkie wątpliwości związane z DDT zostały no, jakby potwierdzone i uznane przez regulatora, który jednak bardzo w dużym stopniu ograniczył stosowanie tego, prawda? Czyli może jest to w Polsce mniej znana sytuacja, ale pokazuje, że od Nagrody Nobla możemy dojść do zakazu w zasadzie stosowania na szerszą skalę tych związków, bo one jednak długofalowo wpływają zarówno na ekosystem całości, jak i na zdrowie człowieka. Natomiast jeżeli chodzi o azbest... A przepraszam, no to... jeszcze dopytam, tak? Bo to ciekawi mnie. A czy pan pamięta może od momentu wynalezienia do momentu zakazania, ile lat upłynęło? Około 20-30. Bo to w różnych krajach różnie było, dlatego że stosowano to od czasów wojny, II wojny światowej. To też wojska alianckie, prawda, były chronione przed tyfusem plamistym. No więc tak się zachłyśnięto tym. Potem jeszcze ten 48 rok bodajże, prawda, ta Nagroda Nobla. No więc w zasadzie wszyscy nawet w mediach krytykowali tych niezależnych badaczy, że jak można takim być ciemnogrodem i tutaj taką wspaniałą zdobycz, prawda, krytykować. I dopiero mówię lata 70, 72 po przesłuchaniach takich, które się toczyły przed regulatorem amerykańskim, no, zakazano stosowania DDT w USA dla innych zastosowań niż bardzo ograniczone zastosowania jakieś szczególne, szczegółowe. Tak? Czyli to już nie było tak na masową skalę. Czyli można powiedzieć, że 30 lat, mniej więcej około 30 lat to trwało. A wracając do azbestu? No azbest to tu już, prawda, chyba opinia publiczna dobrze zna, że jest to bardzo jakby rakotwórczy związek. On w tej chwili jest wielkim problemem, bo mamy przecież eternitowe dachy, prawda? I no i co? I teraz jak to ruszymy, to generalnie będzie problem z tymi sposobami, które w jaki sposób bezpiecznie to usunąć. Nawet w latach 90., jak Państwo może kojarzycie, to tak medialnie jeden z filmów też opowiadał o, taki fabularny, opowiadał o historii, prawda, Polaków wyjeżdżających za granicę i tam jeden z bohaterów pracował przy ściąganiu azbestu, miał więcej pieniędzy, ale liczył się z tym, że za jakieś 10, 12, 15, 20 lat może umrzeć na nowotwór. No i w związku z tym, że wtedy też się tak zachłyśnięto
azbestem, że taki jest chemicznie neutralny, że jest w zasadzie taki dość ciekawy. No wszyscy to w większości popierali, natomiast i tani był, prawda. No i niestety okazało się, że i pylica, i jakieś, powiedzmy, kwestie związane z nowotworzeniem, to wszystko jest bardzo niebezpieczne, no bo i rak oskrzeli, rak jajnika, nerek, krtani. No nie chcę po prostu straszyć, ale w tej chwili wiemy, że to było złe, prawda? I w tym momencie nawet... A czy tutaj jest... pan pamięta, ile upłynęło czasu od... Oj, dłużej, dlatego że pierwsze wzmianki na temat szkodliwości azbestu już niezależni badacze wskazywali w pierwszych dwóch dekadach XX wieku, czyli 1920, prawda? A na dobrą sprawę można powiedzieć, że jakby zakazanie tego, no to miało ponad pół wieku, tak? Jak nie więcej, może 60-70 lat. Także no historia pokazuje, że pomimo tego, że jakieś pewne związki wydają się być bezpieczne albo mało szkodliwe, dopiero po pewnym czasie to wychodzi. No już, prawda, nie mówię o tytoniu, tak? Który przecież też badacze korporacyjni próbowali bagatelizować jego zły wpływ na zdrowie, prawda? Czy palenie bierne też było podważane, że to nie ma wpływu większego. No bo jeżeli stoi wielki biznes za tym i zyski ze sprzedaży, no to trzeba przyznać szczerze, że jest trudna sprawa do obalenia tak silnego molocha, prawda? No bo to jest biznes, no i jest zdrowie. No i teraz jest pytanie, co jest ważniejsze dla tego, który chce ten biznes robić, a co jest ważniejsze dla człowieka nieświadomego szkodliwości tych rzeczy, prawda? To są rozbieżne rzeczy. A propos świadomości, ja byłem bardzo zdziwiony, kiedy kilka tygodni temu, czytając książkę Azbest w Polsce, zorientowałem się, że azbest to nie tylko eternit na dachach, ale również rury, którymi przepływa, czy przepływała woda pitna w Polsce, ale nie tylko w Polsce, ale i też na świecie. I no powiem szczerze, teraz robię testy na znajomych. Pytam ich, z czym kojarzą azbest, i w 99% pada odpowiedź z eternitem na dachy. Natomiast kojarzenie tego, że mamy ileś kilometrów, tego nie wiem, akurat to będzie, temu będzie poświęcony jeden z kolejnych podcastów, czy masz świadomość, jak znajdę kogoś, kto w Polsce ma odwagę mówić o tym, ile kilometrów w Polsce mamy rur, którymi przepływa woda pitna, tego trudno znaleźć na ten temat informacje. Ale to tylko na marginesie. A panie profesorze, co wynika z publikacji naukowych analizujących związek spalarni ze zdrowiem ludzi? No to też jest bardzo ciekawe, bo można powiedzieć, że osoby, które są zatrudnione w, powiedzmy, w spalarniach, no to ja rozumiem, no bo to jest ich miejsce pracy, próbują jakby to bronić, racjonalizować, minimalizować ryzyko wpływu, złego wpływu na zdrowie. No ale niestety badania naukowe, zwłaszcza te niezależne, bo oczywiście znajdziemy sporo badań, które mają pewien jakby taki grzech pierworodny, że nie do końca są w moim przekonaniu biorące pod uwagę wszystkie czynniki zmienności albo są robione z góry założoną tezę. Oczywiście to jest takie, no nie chcę konkretnie mówić, tak, ale to jednak widać. Czasami naukowcy, którzy są związani z określonym segmentem gospodarki narodowej, są związani towarzysko, biznesowo, no mimo wszystko jakoś bardziej przychylnie te ich badania wychodzą. Natomiast ci, którzy nie mają takich powiązań, nie są, powiedzmy, na garnuszku jakichś projektów, z których czerpią profity, mogą sobie pozwolić na całe spektrum badań niezależnych. I oczywiście ja się posiłkowałem tym, co znalazłem w renomowanej literaturze naukowej, przykładowo z tak zwanej stajni Elsevier'a, tak, taka dość dla naukowców ważna i miarodajna
miarodajne wydawnictwo. Mamy przykładowo, wiele tych jest publikacji, ale powiedzmy kilka z nich, tak? To powiedzmy tak, na komisji sejmowej. Przez, takie to tam na komisji sejmowej, takie, żeby chociaż pokazać i tą wątpliwość w umysłach zasiać, że jednak troszeczkę się nad tym zastanowić. Przykładowo badania w 2019 roku, mieliśmy tutaj zespół naukowców badających wpływ na spalarni, wpływ na matki i dzieci. To był taki 10-letni biomonitoring. W okolicach spalarni te rodziny mieszkały. Tam przede wszystkim jakby udowodniono, że dioksyny i furany, a więc te szkodliwe związki, których prawda tutaj też można osobno później powiedzieć, ale one nawet w bardzo, bardzo niewielkich ilościach wpływają niesamowicie mocno i toksycznie na organizmy żywe. I te dzieci były narażone na zmiany w swoim DNA, miały wyższy poziom ryzyka wad, nowotworów. Badania właśnie te z 2019 roku w sposób jednoznaczny to pokazały. Oczywiście można zadać pytanie, no, jak to wygląda przy konkretnej spalarni, czy w Polsce, czy w Chinach, tak jak tutaj to akurat ta praca była realizowana, czy w innych miejscach na świecie. To bardzo dużo zależy od również geograficznego usytuowania, od róży wiatrów, od parametrów tego procesu spalania, bo pomimo tego, co mówi się, to jednak bardzo ważną rzeczą jest również doprowadzenie tego rusztu, tego kotła do odpowiedniej temperatury i wtedy bardzo dużo się wydziela tych dioksyn, furanów albo podczas awarii. No i teraz to jest troszeczkę takie losowe, tak? Może ktoś żyjący koło spalarni, nie wiem, od strony, której wieje wiatr, no będzie mniej narażony, ale jakby nie patrzeć, patrząc populacyjnie, tak, czyli na populację żyjącą wokół spalarni, można jakby popatrzeć, że przykładowo następne badanie, bo tutaj mówimy o tych badaniach, tak, wskazują jednoznacznie, że jest coś na rzeczy i to konkretnie na rzeczy przed dioksyny i furany. Przykładowo wzrost częstości występowania guza, układu limfohematopoetycznego, trudna nazwa, ale to medycy jakby tutaj analizowali, ale również chorób układu krążenia, natomiast u pań obserwowano nasilone tendencje do ostrych chorób układu oddechowego. To z kolei są badania oparte o populację i wypisy szpitalne pacjentów mieszkających w pobliżu spalarni w Pizie we Włoszech, tak? Krzywą wieżę Pizie Państwo znacie, a więc jest to stosunkowo dobrze opisane przez zespół naukowców z Włoch. Chociażby następne badanie, wzrost śmiertelności, praca z 2021 roku, analiza z badań 13 spalarniach działających w Europie i w Azji w ciągu ostatnich 15 lat, a więc ja mówię o publikacjach odnoszących się do ostatnich lat i do spalarni tak zwanego jakby już trzeciej generacji, czyli one powinny według, no nie wiem, teoretyków być najbardziej bezpieczne, ale okazuje się, że ten jakby słowo bezpieczne można rozumieć na różne sposoby, prawda? To, że nie umiera, dajmy na to, setki tysięcy osób czy dziesiątki tysięcy osób, to nie jest lepsze, że powiedzmy po długim okresie czasu umierają setki albo tysiące osób, albo mają powikłania lub krótsze lata życia, aniżeli im to natura zagwarantowała, tak? Czyli w tym momencie mówimy również o badaniach pokazujących korelację pomiędzy życiem w najbliższym otoczeniu spalarni a chorobami, na które te osoby zapadają. Oczywiście dioksyny i furany są jednym z elementów, bo przecież całe spektrum metali ciężkich, o których tutaj też na początku zostało to wspomniane jako cytat mój, ale proszę Państwa, co jest bardzo ważne, że my nie wiemy do końca jeszcze, jakie inne potencjalnie rakotwórcze związki się wytwarzają podczas tego procesu spalania tak różnych
nie substancji, które tam są spalane, bo zarówno są to substancje, no niestety i organiczne o dużej zawartości wody, chloru, to wszystko wpływa właśnie na większą intensywność powstawania tych dioksyn i furanów, ale też mamy przecież klasyczne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, WWA, które również są bardzo szkodliwe. I bardzo też ciekawą publikacją jest publikacja zespołu z Hiszpanii, która to również pokazała się jakby w wydawnictwie Elsevier, tu jest czasopismo Environmental Research i mamy, proszę Państwa, w konkluzji pytania postawione przez tych badaczy, którzy akurat robili taką przeglądówkę, a więc pracę przeglądową dotyczącą tego problemu, który nas teraz interesuje. I oni w swoich wnioskach zadają całą serię pytań. Czy rzeczywiście te limity, które Unia Europejska rzeczywiście obostrzyła w ostatnich latach, one rzeczywiście są wystarczające? No, a bo... limity czego? Limity dioksyn, furanów, bo to się robi w taki sposób, że bierze się kilkanaście najbardziej zjadliwych, bym tak powiedział, dioksyn i furanów, bo mamy ich tych związków, powiedzmy, kilka tysięcy różnych wariantów, tak? I te warianty dioksyn i furanów są o różnej, powiedzmy, toksyczności, dlatego do badań naukowych czy też do badań środowiskowych bierze się taki współczynnik, on się nazywa po polsku TEQ, i tam się wyraża w odpowiednich jednostkach, prawda, nanogramach, prawda, to jest poprzeliczane wszystko. No i według najlepszej wiedzy na dany rok nie próbuje się ustalić poziom, który absolutnie nie może być przekraczany. No i ci naukowcy właśnie z tejże publikacji, ci Hiszpanie, oni się pytają, no dobrze, ale to dlaczego akurat regulator, czyli powiedzmy Unia Europejska, czy w innych krajach inne adekwatne instytucje regulujące te sprawy, zatrzymały się na tym poziomie, podczas gdy w rzeczywistości badań tak super dokładnych i długoletnich, wykazujących, że to jest nieszkodliwe, nie ma, tak? Oni postulują właśnie i zadają pytania, gdzie są dowody na to, że na przykład 0,1 tego tutaj, powiedzmy tej umownej jednostki, już nie wchodząc w szczegóły, gdzie mamy jednoznaczny dowód, że to nie jest jednak za dużo, tak? Z drugiej strony oni też mówią o metalach ciężkich, pokazują, że podczas spalania może właśnie wyzwalać się to, co wspomniałem wcześniej, cała masa nieznanych jeszcze nauce związków o nieznanej toksyczności, prawda? Czyli w tym momencie jeszcze podchodzi tutaj ta kwestia, być może będziemy mieć czas później porozmawiać o tym koktajlu, prawda, tych związków, ale oni właśnie to ruszają, że interakcje, tak dosłownie tak oni to powiedzieli, że interakcje pomiędzy tymi nieznanymi jeszcze do końca związkami, i oprócz tego, że same te związki mogą być szkodliwe, to również interakcje, czyli ten koktajl, może być tak kancerogenny, że my do końca nie wiemy, jak to jest i powinniśmy przeznaczyć więcej pieniędzy na badania, aby analizować większe spektrum związków i ich interakcji wpływających na zdrowie człowieka, bo w tym momencie to my się poruszamy na takich zapewnieniach, że próbuje się przerzucić dowód jakby szkodliwości tych spalarni na niezależnych badaczy. A jak my mamy to zrobić, prawda, oprócz cytowania właśnie takich publikacji naukowych, które z kolei też są oparte na badaniach klinicznych, ale też, prawda, chcielibyśmy, żeby było tego jeszcze więcej, żebyśmy dokładnie znali te mechanizmy, jakie konkretne jeszcze oprócz dioksyn, furanów i metali ciężkich związki chemiczne mogą wpływać na nasze zdrowie. No przecież my, jak to się mówi, na litość boską, nie znamy jeszcze całej przyrody i nie znamy wszystkich tajemnic natury i powinniśmy trochę z respektem podchodzić do tego, co sami tworzymy jako cywilizacja. No bo pytanie jest, skoro jest tak wspaniale i to jest wszystko nieszkodliwe, to skąd się biorą choroby tak zwane cywilizacyjne, prawda? Nikt nie namawia nas, żebyśmy wrócili do jaskini, żebyśmy mieszkali w zamkach średniowiecznych, ale z drugiej strony tempo rozwoju niektórych technologii jest zbyt szybkie, w moim przekonaniu, do
korzyści, które dają one długoterminowe społeczeństwu. No bo się mówi, spalimy śmieci, problem zniknie, a to, że ktoś zachoruje na raka za 10 lat, to nie ma jednoznacznych dowodów i wszyscy umywają ręce, ale dowody te długoterminowe powinny być coraz mocniej analizowane i powinny się znaleźć pieniądze na tego typu badania. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No właśnie, to pytanie tutaj mi się pojawia, dlaczego tych pieniędzy nie ma dzisiaj w Polsce, a może są, nie wiem, ale przyglądając się tematowi spalarni od dłuższego czasu w miarę szczegółowo i szukając różnego rodzaju informacji, ale też osób, które mogłyby udzielić informacji o spalarniach, no napotykałem dość często i regularnie na wielkie wyzwanie, to znaczy bardzo trudno znaleźć osobę z tytułami naukowymi, za którą stoi jakaś uczelnia, która by chciała w Polsce powiedzieć nie tylko o tym, że o tym, co słyszymy w mediach głównego nurtu, że spalarnie rozwiążą nasze wszystkie problemy z odpadami, ale pokazałaby taka osoba też jej spalarni ciemną stronę. Dlaczego tak jest? Zarówno o te finanse pytam, jak i o tych brak ludzi, którzy mieliby odwagę mówić. To znaczy, z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że chodzi tutaj jednak o pewnego rodzaju biznes spalarniany, prawda? Bo to, że się mówi, że śmieci są szkodliwe i że my je produkujemy, no to jest pewnego rodzaju prawda, ale nie do końca. Dlatego, że po pierwsze nie my jako konsumenci produkujemy te śmieci, tylko produkują to najczęściej korporacje, które opakowują, prawda, niepotrzebną ilość różnych, prawda, warstw ten swój produkt. Jak państwo kupujecie cokolwiek, czy jakiś produkt przemysłowy, czy nawet spożywczy, no coraz częściej w ostatnich latach można było zauważyć, że mamy no tysiące jakichś tam folii, jakichś jeszcze wygłuszaczy takich, no po prostu niepotrzebnie. Ja pamiętam za moich czasów, jak się mleko kupowało, to się chodziło z bańką, pani nalewała. Podejrzewam, że w najbliższych latach też będziemy musieli do tego wrócić, czyli do systemu kaucyjnego. To już w tej chwili w Polsce się, mam nadzieję, w najbliższych miesiącach pojawi. Do większego używania, ponownego używania przedmiotów, które mamy, prawda? Czyli chodzi o to, żebyśmy w własnym gospodarstwie domowym nie musieli jakby kupować i cały czas wyrzucać tego, bo to jest jakby pierwszy krok, ograniczenie ilości śmieci, ale jeżeli my będziemy kupować na przykład jakieś płyny, bo tak sobie wyobrażam za kilka lat, po co kupować w plastikowej butelce, jak można by było w bezpieczny, higieniczny sposób w sklepie postawić tank taki mały, nie wiem, na 100 litrów, może na 50 litrów, chłodzony albo niechłodzony, albo w inny sposób zakonserwowany, żeby można było ze swoją butelką pójść sobie nalać, nie wiem, napoju takiego, siakiego czy innego i po prostu nie ma tej butelki w obiegu, tak? Czyli nie trzeba jej potem wyprodukować, nie trzeba jej potem, jak chcą spalarniani ludzie, spalić tego i to jest jakby pierwsza rzecz, czyli tam jest wiele, bo specjaliści o tym mówią, prawda, o tym recyklingu, o ponownym użyciu, o ograniczaniu tych konsumpcyjnych zapędów, ale na samym końcu, jeżeli zostają śmieci, które są teoretycznie rzecz biorąc groźne dla środowiska i one wymagałyby jakiegoś tam spalenia, no to niestety w Polsce my już tych spalarni mamy aż nadto, bo to zarówno cementownie spalają, jak i te spalarnie, które już działają, jak i te, które dostały zgodę na wybudowanie. I to, co specjaliści mówią, że nasze potrzeby na spalanie
tych właśnie resztek, którymi nie można zrobić, zostały zaspokojone, to ja się pytam, to ten jakby nadmiar mocy przerobowych spalarnianych, do kogo jest zaoferowany? Czyżby do przyjmowania tych śmieci z zagranicy? To się w tej chwili pali na jakichś wysypiskach różnych dzikich, niedzikich, legalnych, nielegalnych. To oczywiście też jest źródło dioksyn i furanów, ale nie można powiedzieć, że spalarnie uporządkują ten problem, bo to jest jedno wydarzenie, to jest drugie wydarzenie. Dioksyny i furany, nawet w mniejszych ilościach spalane w kontrolowanych warunkach, również są emitowane do środowiska. No i teraz dochodzimy do jakby drugiego tego członu pana pytania. Dlaczego świat nauki jakoś tak niezbyt chętnie się rwie, żeby publicznie na ten temat dyskutować? No to może to jest tak zrobione, że część świata nauki jest związana z procesami technologicznymi właśnie przetwarzania, jak oni to mówią, tych odpadów, czyli spalania. No i z tego są różne projekty, ekspertyzy, jakieś tam, no, wiadomo, tak? Są pieniądze za tym idące. Część naukowców w ogóle tym tematem się nie zajmuje, a część być może wychodzi z założenia, że bezpiecznie jest nie wychylać się, tak? Bo można dostać w łeb i w jakiś sposób potem będzie to karane przez, nie wiem, środowisko albo w jakiś sposób być może nieprzyjemności będą toczyły. Chociaż ja znam kilka osób, które próbują jakby na ten temat rozmawiać. Być może też wynika to z niewiedzy, no i z braku funduszy, które powinny być z mocy prawa przekierowane na rozwiązanie tych wątpliwości, które my mamy. Natomiast jeżeli lobbyści, bo takie jest moje zdanie, w bardzo umiejętny sposób lobbują w kręgach czy to rządowych, czy niektórych samorządowych, czy jakichś innych decyzyjnych, nawet mniejszych powiatowych miejscowościach, gdzie im się przedstawia same superlatywy, bierze się ich gdzieś tam na jakieś wycieczki, prawda? No przecież to są wszystko psychologiczne sztuczki związane z tak zwanym greenwashingiem, czyli takim wybielającym ten proces nieekologiczny i nazywając go jako ekologiczny, to jest pranie mózgów, tak? I w tym momencie część osób może nie chcieć wchodzić na konfrontację z tak silnym lobby, bo chce mieć święty spokój, tak? I to jest jakby może problem, że my jako niezależni naukowcy nie mamy siły przybicia do czynników decyzyjnych, rządowych, samorządowych, miejskich, dlatego że mówimy przykre rzeczy, tak, że to jest szkodliwe na długą metę, że to nie powinno tak być. A tutaj nasi oponenci mówią, że to jest wszystko bezpieczne, komin na zielono pomalowany, pole siłowe zatrzymuje, prawda, tutaj jakieś, nie wiem, Star Warsów czy Star Treka, te wszystkie wyziewy i one w ogóle nie mają żadnej emisji na sąsiednią okolicę i to radośnie samorządowcy czy tam kręgi rządowe to kupują, jako biorą za dobrą monetę. I teraz trudno mi jest powiedzieć, co stoi, niewiedza czy jakieś inne czynniki pozamerytoryczne. To już jest kwestia, to możemy w mediach nieraz poczytać, jak wygląda gospodarka odpadami i jakie tam były kwestie nieraz na pograniczu jakichś, prawda, karnych spraw, prawda? To panie profesorze, bo to tak pan nawiązał do tego, o co chciałem właśnie zapytać, bo może być takie myślenie, czy często jest takie myślenie wśród mieszkańców, no ale przecież to wszystko jest monitorowane, są nowe technologie, są normy i jesteśmy raczej bezpieczni. Co tutaj, jeśli chodzi o pomiar tych dioksyn i furanów, ma znaczenie i warto, żebyśmy wiedzieli? No właśnie, to też jest ciekawa sprawa. Są robione pewne prototypowe prace, bo też to w publikacjach widziałem, aby można było monitorować online prawie że na bieżąco. Ale z tego co wiem, dalej są to tylko prototypy i jeżeli one zostaną kiedykolwiek wdrożone, to na pewno będą bardzo drogie i będą czynnikiem kosztotwórczym tego typu inwestycji. Co w tej chwili się dzieje? Z praktyki takiej codziennej pomiary są realizowane powiedzmy 2 razy do roku i spalarnia musi być poinformowana o terminie przeprowadzenia właśnie takich pomiarów. Generalnie polega to na tym, że
rozstawia się odpowiednie aparaty do pomiaru środowiskowego, właśnie dioksyn i furanów. One są, powiedzmy, czynne przez około 6 do 8 godzin. I oczywiście można się zapytać, no gdzie to jest ustawiane, no z której strony wiatr wieje, bo można się ustawić od tej strony, gdzie wiatr wieje, więc tam, prawda, nawet jak coś z tego komina będzie szło, to pójdzie w drugą stronę. No ja widzę całą masę takich czynników zmienności, które mogą prowadzić i prowadzą, w moim przekonaniu, do niemiarodajnych wyników. Co więcej, te wyniki, właśnie przeprowadzone pomiary na przykład dwa razy do roku, są uśredniane na całoroczną emisję dioksyn i furanu. Czyli przykładowo przyjedzie firma, często to jest jeszcze firma czasami prywatna, weźmie, przeanalizuje, wykaże, że nie ma żadnych przekroczeń, wezmą to, zaestymują na cały rok i stwierdzą, że na podstawie przepisów prawa i tych pomiarów całorocznie jesteśmy bezpieczni. Oczywiście gdyby przyjechali podczas awarii i gdy wtedy nawet nosem czuć, że jest coś nie tak i próbowali to estymować na cały rok, no to wtedy byłyby zarzuty ze strony spalarni, że to jest wyjątkowa sytuacja i tego robić nie można, prawda? No ale podczas samego rozruchu spalarni temperatury, które są dużo niższe, one teoretycznie, jak są nawet filtry, to z tego, z praktyki, to co można przeczytać, prawda, w różnych opracowaniach, to te całe wyziewy są bypassowane. Czyli jest to po prostu obchodzony system tych zabezpieczeń, puszczany do atmosfery, bo jest to na rozruchu i dopiero jak się temperatura ustabilizuje, no to teoretycznie te filtry mogą działać. Oczywiście osobną kwestią jest teoria, prawda, wydajności filtrów, częstości zmiany, badania skuteczności, a praktyka, która w Polsce niestety budzi nieraz wiele wątpliwości. To nie jest Szwajcaria, niestety, tutaj pod tym punkt, z tego punktu widzenia, gdzie powiedzmy przepisy są nieraz bardzo zbliżone do realiów przemysłowych. Natomiast w Polsce nieraz bardziej opłaci się zapłacić karę i nie wymienić tych filtrów, które i tak nie zatrzymają tego wszystkiego. To doskonale tutaj na pewno koleżanka, którą rozmawiałem w Warszawie, to z Bielska Białej, ona tam ma doświadczenia, prawda, jak to tam było z tymi dioksynami, furanami, prawda, jakie były przekroczenia normy 3700%, prawda, według tychże, według nas nawet i zawyżonych norm. I to pokazuje, że cała ta sytuacja nie jest zdrowa u nas, tak? Czyli co innego papier przyjmie i tutaj będą zabezpieczenia, prawda, napisane cuda na kiju przysłowiowe, a praktyka niestety pokazuje, że no jest awaria. Awaria, no Boże, no zdarzyło się, tak. No, a ile jest takich, powiedzmy, mini awarii, o których nie wiemy, prawda, że są wyłączone te wszystkie filtry, które i tak nie są stuprocentowo skuteczne, no to my tego nie wiemy. Poza tym same parametry już techniczne tego rusztu, prawda, rozwiązań technicznych, stosowanie docelowej temperatury spalania odpadów, no to już na ten temat by się wypowiedzieli specjaliści, którzy się tymi procesami zajmują, ale ja bym chciał jednak powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że tak prześmiewczo jeden z inwestorów stwierdził, że no tu nie powinni się wypowiadać profesorowie, nie wiem, z weterynarii, z technologii żywności, bo co oni tam wiedzą na temat spalania? No to ja mogę odpowiedzieć tak, a co mnie interesuje proces spalania, jak mnie interesuje, co wychodzi z komina, w jaki sposób to wpływa na żywność i w jaki sposób wpływa na wodę oraz na powietrze, tak? Mnie interesuje skutek waszych działań. Ja nie muszę znać samochodu, żeby wiedzieć, że prędkość duża zabija, prawda? Tak samo ja nie muszę znać szczególików jakichś dotyczących procesu spalania. Mnie interesuje, co jest na wyjściu z komina, czy co jest na wyjściu przede wszystkim tych popiołach, które zostają. No, bo to nie jest to, że znika nagle jedna tona śmieci za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ona po prostu zniknęła, zanihilowała się gdzieś w ogóle, prawda? Tylko z każdej tony takich spalanych śmieci pozostaje od około 200 do 400 kg jeszcze bardziej toksycznych
popiołów, żużli, co nieraz w nieświadomości ludzkiej jest sprzedawane przez nieuczciwych pośredników rolnikom na pola. No to już jest zupełnie jakaś paranoja, prawda? Więc mnie się wydaje, że to właśnie lekarze, weterynarze, technologowie żywności powinni mieć główny głos do powiedzenia, że ta technologia z naszego punktu widzenia nie jest bezpieczna, bo przede wszystkim żywność kazi, a dioksyny i furany to jest około 90% tego, co ludzie, inaczej, 90% dioksyn i furanów ze środowiska jest spożywanych przez żywność. No to kto ma mówić na ten temat, jak nie technologowie żywności, prawda? Mhm. Panie profesorze, wspomniał już pan o efekcie koktajlu. Jakby pan krótko mógł powiedzieć, o co tu chodzi w kontekście spalarniowym? Mhm. Efekt koktajlu to jest takie pewne uproszczenie słowne, ale dotykające bardzo ważnych rzeczy naukowych. Dlatego, że może ja to wytłumaczę też na technologii żywności. Jeżeli kupujemy żywność, no to ona jest jakby przygotowana przede wszystkim przez naturę, tak? Jabłko, czy mus jabłkowy, czy powiedzmy jakaś tam kiełbasa, no to od setek tysięcy lat ludzie się tym odżywiali. Teraz jeżeli jako my technologowie żywności czasami dodajemy do właśnie produktów różne konserwanty, żeby przedłużyć trwałość, albo koloranty, żeby poprawić kolor, to te substancje są badane pojedynczo, tak? Ich toksyczność i ile można to przyjąć, żeby nie zaszkodzić człowiekowi. I wszystko jest piękne do momentu, jeżeli z umiarem technologii żywności stosuje się ilość konserwantów czy innych dodatków sztucznych właśnie w żywności. Bo jeżeli jeden, dwa, trzy, no powiedzmy tak, no ale jeżeli kupujemy produkt i widzimy na nich 17 dodatków, no to powiedzmy 5 to mogą być jakieś nieszkodliwe, typu tam jakaś witamina C, witamina E, prawda, czasami kryjące się pod tymi symbolami E, tak, reszta może być rzeczywiście trochę budząca wątpliwości. I teraz interakcje, to co ja wcześniej wspominałem, pomiędzy różnymi substancjami chemicznymi nie do końca też są rozpoznane. Tak, prawda, wiemy o tym, że jak bierzemy jakieś leki, to nie możemy, nie wiem, spożywać innych grup leków, bo mogą być szkodliwe interakcje, tak? Mówi się, żeby unikać, powiedzmy, stosowania w tym samym czasie jakichś określonych leków, to jest coś podobnego. Czyli w tym momencie, jeżeli w tym samym czasie mamy całą masę związków chemicznych o nieustalonej, nie wiem, nawet i składzie, prawda? Bo to tak jak mówiłem wcześniej, że dioksyny, furany, metale ciężkie mamy stosunkowo dobrze rozpoznane, ale nie wiemy o tych innych. I teraz mamy tych interakcji. Jeżeli mamy przykładowo nawet trzy związki, dwa związki, no to mamy wpływ pierwszego związku, wpływ drugiego związku i interakcja między czynnikiem A a B, czyli tym związkiem A i B. Jeżeli mamy trzy, prawda, takie powiedzmy związki chemiczne, to też powinniśmy rozpatrzyć, jaka jest interakcja między AB, BA, AC, ale również ABC. I już nie chcę mówić, jak tu idzie niesamowicie duża ilość, jeżeli takich związków mamy 10. To oczywiście możemy tam zadanie matematyczne rozwiązać, próbować jakieś tam dwie Newtona, jakieś inne probabilistyczne modele. I nagle się okazuje, że efekt koktajlu jest zupełnie nam nieznany, jeżeli będziemy przyjmować w pożywieniu sztuczne, właśnie przez działalność człowieka wytworzone związki chemiczne o nieznanym, powiedzmy, wpływie poprzez swoje interakcje. Czyli po prostu efekt koktajlu to jest nic innego jak wzajemne, synergiczne oddziaływanie, wzmacnianie nieraz szkodliwości tychże związków na wyższy poziom. I to jest jakby ból, bo my jako ludzkość jeszcze wszystkiego nie wiemy, to chcę powiedzieć, prawda? I to jest efekt koktajlu, z grubsza tak wytłumaczony. To ostatnie pytanie. Co pan radzi obywatelom, którzy już dzisiaj mieszkają obok spalarni, ale też tym, którzy słyszą, że w ich miejscowości spalarnia jest planowana do budowy? No to pierwsza rzecz, próbować nie dopuścić, jeżeli jest jeszcze taki etap administracyjny, że jest to możliwe, prawda? Natomiast jeżeli już ta spalarnia powstanie,
a my mieszkamy stosunkowo blisko niej, a więc blisko, to ja mówię tak gdzieś do 10-15 kilometrów co najmniej, ale jeżeli wiatr zawieje, akurat wyziew będzie bardzo mocny, to i czasami nawet 80 kilometrów potrafi zawiać, tak? Ktoś może mieć właśnie, pecha. To ja przepraszam, przerwę tak. panu, bo to w sumie dobrze, że pan o tym powiedział, bo też myślę, że niestety jest takie w powszechnej świadomości takie myślenie w cudzysłowie, że jeżeli nie mieszkam blisko, czyli nie wiem, nie widzę tej spalarni albo nie będę jej widzieć, to z okien mojego bloku, no to właściwie jestem bezpieczny. No, mamy tutaj masę przykładów, chociażby Łódź, z której jesteśmy, w sensie Tygodnik Spraw Obywatelskich jest wydawany, czy Wrocław, czy inne miasta w Polsce, że po prostu w miastach mają być budowane te spalarnie i ludziom się wydaje, że kilka przyczyn później dalej to już nic im nie będzie, a pan tutaj mówi, że to jest jednak kilkanaście czy więcej kilometrów. Dokładnie tak, bo to jest jakby z badań naukowych, są pokazywane w tych publikacjach, które ja śledziłem, uwarunkowania, powiedziałbym, geograficzne, tak? Bo jeżeli miasto, miejscowość znajduje się w Niedce, tak jak troszeczkę taką Niedzkę tworzy Wrocław, czy prawda, Bielsko-Biała, czy inne miejscowości, no to siłą rzeczy nawet, prawda, te kopciuchy zwykłe, w których tu również są spalarnie, ale to nie to, że jak są kopciuchy, to my możemy spalarnie dać, bo to proszę popatrzeć taką perfidię, nie, logiki. To w tych miejscowościach siłą rzeczy, jeżeli nie ma wiatru albo jest słaby wiatr, to zalega wszystko to, co zostało jakby utworzone, nie mogąc się wydostać na zewnątrz, tak? Jeżeli są miejscowości lepiej przewietrzone, o korytarzach powietrznych, no to te wyziewy są przenoszone na różne odległości. Wrocław kiedyś, jeszcze za czasów niemieckich, był planowany właśnie z korytarzami powietrznymi. W tej chwili to się, z tego co wiem, raczej zaniechało i są takie zastoje, czyli potrafi to powietrze się tak odbić od jednego bloku, drugiego bloku i tak się kręci tutaj to wszystko. I to jest loteria. Zaniechało w sensie zabudowana deweloperka. Tak, tak. Po prostu chaos przestrzenny taki. Ja nie chcę gloryfikować czasów niemieckich, bo jestem bardzo daleki od tego, ale jeżeli coś było korzystnie robione, a ja to obserwuję na przedwojennych planach, powiedzmy do lat 20, bo już w latach 30 to już tam zaczęli trochę też wariować, jeżeli chodzi o budowę takich ogromnych gmachów we Wrocławiu, czy planów budowy, ale powiedzmy do tych lat 20, to było bardzo przemyślane, czyli żeby to się przewiewało, żeby ludzie mieli roślinność, żeby były przedogródki, żeby to było naprawdę tak sensem zrobione, to w tej chwili rzeczywiście to zabudowa deweloperska, mam wrażenie, całkowicie zakłóca ten naturalny przewiew i wywiew tych substancji szkodliwych, zwłaszcza w zimie, prawda, jak jeszcze tam się zdarzają te piece i inne, prawda, klasyczne metody ogrzewania, prawda, i skutki z tego wynikające. No to, proszę Państwa, nawet na obrzeżach, jeżeli spalarnia jest projektowana, no to my gramy w loterię, tak? Gdzie wiatr zawieje, kiedy nastąpi awaria i gdzie ten niesamowicie gęsty dym, tak jak w tej chwili to przecież w Zielonej Górze było, prawda? Ale to już była zupełnie inna kwestia, ale podobny mechanizm. Gdzie to wszystko zawieje i ile lat zostanie? Pamiętajmy o tym, że dioksyny i furany w glebie czas połowicznego rozpadu mają, tak to co w literaturze się czyta, od 7 do 13 lat. Czyli powiedzmy po 20 latach jeszcze 1/4 tej pierwotnej ilości dużej, na przykład jak mieliśmy tego pecha i tak na nasz ogródek zawiało, ona jest obecna. No przecież czasami zdarza się, że właśnie w miejscach, gdzie kiedyś spalarnie były w Europie Zachodniej, bo oni z tego wychodzą i to nie jest prawda, że tam Wiedeń, prawda, Kopenhaga, bo to były inne lata, inna świadomość ludzi, a w tej chwili to jadą tylko na tym PR-ze. Okazuje się, że tam jest gleba na tyle skażona, że nie wolno uprawiać warzyw, owoców i spożywać tego. Jeszcze przez długie lata, prawda, w tych miejscowościach, gdzie te spalarnie były. Także my jesteśmy zagrożeni do kilkunastu, nawet kilkudziesięciu kilometrów, jak ktoś ma pecha i tak trafił. Natomiast co można zrobić, tak? Przede wszystkim, jeżeli jesteśmy stosunkowo blisko tej spalarni, no niestety nie możemy mieć swoich grządek.
Nie możemy uprawiać warzyw, nie powinniśmy jeść owoców, nie powinniśmy mieć swoich kurek, jeżeli to gdzieś jest na terenach wiejskich, prawda? Generalnie żywność ekologiczna z tych miejsc jest wykluczona. Dioksyny i furany się głównie wprawdzie akumulują w surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego, ale z kolei weganie nie są zabezpieczeni, bo metale ciężkie za to w roślinności się bardzo chętnie akumulują, a inne związki, prawda, też o nie do końca rozpoznanej składzie też i u zwierzęcych i roślinnych produktach, czy nawet węglowodory, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, nie tylko są w wędzonkach, ale okazuje się, że również na jabłkach jest ich znacznie więcej, prawda? Więc w tym momencie zapomnijmy o jabłkach, zapomnijmy o winogronach swoich, o tym, co ten pył idący z komina może nam tutaj szkody zrobić. A jeżeli bardzo chcemy ryzykować, no to trzeba jednak myć, starać się chociaż powierzchniowo zmyć te szkodliwe substancje. Natomiast z jaja tego się już nie da, bo jak kura nioska dioksyny i furany wchłonęła, no to ona to przekazuje do jaja, więc w tym momencie absolutnie takich jaj spożywać nie powinniśmy. Nie powinniśmy łowić ryb, prawda? Nie powinniśmy spożywać mięsa z tego regionu. To nawet pokazują badania doktorskie, które są możliwe do wnioski przeczytania na stronach PIWET-u, a więc tego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, który ma obowiązek badać te sprawy, że to jest wszystko szkodliwe. Oczywiście zamiast tego, no to roślinność jakąś posadzić, taką ozdobną, starać się w momencie, jeżeli czujemy, że jest jakiś zapach jednak z tej spalarni, prawda, w najbliższej okolicy, coś czujemy nosem, no to absolutnie zamknąć się w pomieszczeniu, nie oddychać, nie wdychać tego w miarę możliwości. Natomiast no, niestety jest często tak, że nasz nos, nasz węch się przyzwyczaja do zapachów, tak? Więc po 10-15 minutach, jak jesteśmy na zewnątrz, to my już nie czujemy tego obcego zapachu, bo już żeśmy się do niego przyzwyczaili. No więc co ja bym mógł poradzić? Jeżeli ktoś ma możliwość sprzedaży tej nieruchomości, wyprowadzenia się, jest to możliwe ze względu na dzieci, na rodzinę, to niech sprzeda tym wszystkim zwolennikom spalarni to mieszkanie i niech oni swoim życiem udowodnią, że się nie boją, niech mieszkają w tym, prawda? Więc skoro to ma być wielki oczyszczacz powietrza, jak mówią spalarniani lobbyści, to niech się przeprowadzą koło tego, prawda, komina i niech tam mieszkają. Z tego co wiem, ci, którzy najmocniej gardłują za tym rozwiązaniem, mieszkają w całkiem innych miejscach. I te spalarnie, niestety, jeżeli już musiały być wybudowane, to one być powinny daleko od skupisk ludzkich, a nie obok skupisk ludzkich. A tutaj pazerność w moim przekonaniu tych biznesmenów polega na tym, że chcą zarabiać podwójnie. Chcą zarabiać zarówno na spalaniu śmieci, jak również na sprzedawaniu ciepła, co czasami też jest kuriozalne, bo w warunkach różnych miejskich nie zawsze to ciepło się opłaca w ogóle poprowadzić rury, prawda? Bo na przykład w okolicy są głównie domki jednorodzinne, prawda? Więc jak tam poprowadzić, jak każdy ma swoje źródło, prawda, ciepła? A więc to pokazuje, że przede wszystkim pieniądz jest najważniejszy dla tych lobbystów i dla tych wszystkich biznesmenów. Oczywiście my możemy powiedzieć, że tak zwana polityka ostrożności powinna być zastosowana. To jest krytykowane, że to nie jest naukowe, że powinno się stosować analizę kosztów i korzyści. No to w tym momencie, prawda, ci mieszkańcy, którzy są koło spalarni, są traktowani jako pewnego rodzaju ofiara korzyści ogólnych na plus finansowych czy jakichś szeroko pojętych, prawda? Więc nie na darmo w Stanach Zjednoczonych przecież te spalarnie były sytuowane w tych takich biedniejszych dzielnicach, gdzie ludzie nie mieli tej świadomości. No ale potem Stany Zjednoczone, Kanada jakby zrezygnowała z tego już nie ma tam jakby możliwości budowy nowych spalarni i te inne też zostały pozamykane. Natomiast tu Europa Środkowo-Wschodnia
jeszcze tak dociśnięta kolanem ma stać się matecznikiem na najbliższe 20-30 lat, bo to tak mniej więcej te molochy mają swój czas życia, ma być po prostu spalarnią śmieci europejskich czy światowych, prawda? Czyli zyski będą napychane do kieszeni korporacji, które to wybudują, firm, które to wybudują. Europa Zachodnia się tych śmieci pozbędzie, natomiast piękne, w cudzysłowie, wyziewy tych kominów i te zdrowe, prawda, oddziaływanie na wody i na glebę, no to będzie po stronie kosztów nasz, mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, a korzyść plus większa będzie po stronie społeczeństw zachodnich, jak również korporacji, które ten biznes propagują. W tym miejscu postawmy kropkę. Ja tylko dodam dla tych z Państwa, którzy szukają jakichś punktów zaczepienia, jeśli chodzi o opór planom budowy spalarni, zachęcam do tego, żeby przejrzeć materiały na stronie Instytutu Spraw Obywatelskich.pl. Często pisaliśmy, mówiliśmy o tym, rozmawialiśmy o spalarniach, więc opór jest w kilkunastu, w kilkudziesięciu miastach, w miejscowościach w Polsce. Warto się tym zainteresować, bo spalarnie można zatrzymać w swojej miejscowości, tylko no, wymaga to jednak dużej ilości odwagi i determinacji. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Maciej Oziębłowski, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Panie Macieju, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu i wszystkiego dobrego życzę. Proszę się nie przejmować, robić swoje, a miejmy nadzieję, że racja będzie po naszej stronie. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!